Na tę premierę czekali fani motoryzacji i technologii. Podczas targów Ford Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zaprezentowane zostało pierwsze polskie auto elektryczne Izera. Takimi bardzo charakterystycznymi cechami jego jest cały wolumen i lekkość i czystość formy, jak również niezbyt duże zagospodarowanie powierzchni, czyli jeszcze raz wracam do czystości powierzchni. Istnieje jeszcze jeden element grafiki, który jest bardzo charakterystyczny dla naszej Izery. To jest grafika lamp, która tworzy niejako obraz takich niskich gór. Jako samochód rodzinny również powinien stwarzać, to jest bardzo charakterystyczne dla niego, powinien stwarzać taki charakter kokonu we wnętrzu. Izera może rozpędzić się do 100 km na godzinę w ciągu zaledwie 7 sekund. Wyposażona jest w systemy awaryjnego hamowania oraz informowania o znajdujących się na drodze przeszkodach. Samochód korzysta także z technologii sztucznej inteligencji. To jest technologia, która polega na tym, żeby ją nauczyć. Tak? I musimy też sobie pozwolić, że ta technologia jest bardzo nowa, bardzo młoda. I jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, no to niestety jest technologia, gdzie są bardzo duże parametry bezpieczeństwa, które muszą być doprowadzone, dotrzymane, żeby ta technologia wkroczyła na drogę. Są koncerny samochodowe i technologiczne, które pracują nad tą technologią i uczą tą technologię Artificial Intelligence, żeby rozpoznać przeszkody, żeby zareagować szybciej niż człowiek potrafi. Projekt samochodu będzie cały czas się rozwijał i zmieniał. Współczesna motoryzacja musi być atrakcyjna i funkcjonalna, ale też ponadczasowa i dostosowana do jej użytkowników. Oczywistą rzeczą są rozwiązania ekologiczne, czyli integralną częścią Izery zaprojektowanej jako samochód elektryczny będzie neutralność środowiskowa. Natomiast chcemy, aby Izera była samochodem praktycznym. Chcemy, aby Izera dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych mogła na równi konkurować z samochodami, które w tej chwili znamy. Samochody mają wyjechać z taśmy fabryki, która powstaje w Jaworznie. Według producentów Izery SUV wyjedzie na ulicę w 2025 roku.